Witam, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj z nowego miejsca, dzisiaj bardziej mobilnie, bez ekranu powitalnego. Nie wiem, czy patrzę na was, czy patrzę na siebie. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj temat zaskakujący. Być może, nie wiem, czy ktoś mnie widzi, w ogóle słyszy, czy do kogoś docieram. Ja wiem, że tak dziwnie, bo zawsze opóźnienie jest. Okej, dlaczego słabi faceci odstraszają kobiety? Kim tak naprawdę jest słaby facet? Witam cię bardzo serdecznie, gdybyś mnie znała, nazywam się Grzegorz Kordek, jestem ekspertem w zakresie psychologii płci i ponad 10 lat temu poznałem sekret zrozumienia kobiet. Nauczyłem się kobiecego języka i od tego momentu życie stało się inne. Jestem autorem ponad 10 książek w zakresie relacji między kobietą i mężczyzną i dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego słabi faceci odstraszają kobiet. Napiszcie, czy mnie słyszycie, skąd jesteście, żebym widział, że ja bardziej do sceny jestem przyzwyczajony niż do ekranu komputera czy ekranu telefonu. A wczoraj, tak by the way, wczoraj dzisiaj jedna znajoma pyta się, mówi, Grzegorz, dlaczego oni, mówi, bo tak domagasz się tych komentarzy, prosisz, żeby ktoś skomentował, ale mówi, ty poruszasz trudne tematy, nikt nie chce, że tak powiem, zdejmować majtek tutaj, no, w cudzysłowie, zdejmować majtek na live'ie i mówić, że chcę tego zrozumieć albo mam problem w związku, no bo temat związku jest dość skomplikowany, temat związku jest dość ciekawy. Bo z jednej strony wszyscy się na tym znają, po drugie nikt tego nie rozumie, a po trzecie nikt nie chce o tym gadać, tak? Idziemy za rękę do kościoła, a koty drzemy w domu. Okej. Okay. O, ktoś jest. Ktoś jest. Witam. O, Ania! Pięknie. Pozdrawiam. No dobrze. Dlaczego słabi faceci? Wczoraj było o tym, dlaczego kobiety silne odstraszają mężczyzn, a dzisiaj dlaczego słabi faceci odstraszają kobiety? Jak myślicie, dziewczyny? Co takiego? Dlaczego faceci słabi odstraszają kobiety? Nomen omen, no bo powiedzmy sobie tak naprawdę, kim jest ten słaby facet? Kim jest słaby facet? No i to jest względne. I to jest względne. Dlaczego? Dlatego, że słaby facet jest dla kogoś, kto jest silniejszy. Czyli jeżeli mamy silną kobietę, no to facet, który będzie słabszy od niej, będzie słaby. Jeżeli mamy słabszą kobietę i facet ten sam okaże się silniejszy dla niej, no to będzie silniejszy. Zobaczcie, wszystko jest względne, zależy od punktu widzenia. Ten sam mężczyzna może być silny i może być słaby jednocześnie. No, takie przekorne dwie rzeczy jednocześnie. Przypominam się taki dowcip o tym, jak kobieta rozmawia z mężczyzną i mężczyzna się pyta, mówię, wy kobiety jesteście w ogóle jakieś w ogóle dziwne, takie trochę zaskakujące, takie porąbane. Mówię, jak to? No bo wy możecie być wkurzone i zadowolone jednocześnie, czyli dwa odczucia jednocześnie, a my faceci nie. My faceci albo jesteśmy wkurzeni, albo zadowoleni, albo jesteśmy głodni, albo niegłodni. No proste, nie można dwóch rzeczy jednocześnie. Wiecie, o czym mówię? A ona mówi, no tak, ale wy też tak potraficie. Mówi, nie, no co ty? Mówi, daj mi jakiś przykład. No i ona po chwili zastanowienia mówi tak. Nasz sąsiad ma większego penisa od twojego. No i u mężczyzn pojawiają się dwa odczucia. Z jednej strony się cieszy, z drugiej martwi, skąd ona o tym wie. No dobrze, trochę pożartowaliśmy sobie, pośmieliśmy, no nie wszystkich to rozśmiesza. Więc przejdźmy do tych facetów. Dlaczego ci faceci słabsi odstraszają kobiety? Po pierwsze, dlatego, jak wczoraj o tym rozmawialiśmy, po pierwsze, kobieta
pomimo tego, że zmusza ją sytuacja do tego, żeby była silna, żeby była zdecydowana, żeby była pewna siebie, żeby ogarniała tą rzeczywistość, zwłaszcza, że gdy facet ją zawiódł, ona musi być silna, wówczas, gdy ona staje się silna, to ale chciałaby być tą słabą osobą. Chciała być tą osobą, która ma przestrzeń do tego, żeby poczuć się słabą. Ma przestrzeń do tego, żeby móc powiedzieć: okej, jestem słaba, nie chcę się robić, nie ogarniam rzeczywistości. Kochanie, ogarnij to, tak? Więc im facet jest słabszy, tym ona musi być bardziej silna. Jeżeli facet jest silniejszy, wówczas ona ma przestrzeń do tego, żeby poczuć się słabą, żeby mogła mieć tą przestrzeń do poczucia się słabą i do tego, żeby jednocześnie poczuć się bardziej kobietą, tak? Zgadzacie się ze mną? Czyli tak, czyli im facet słabszy, tym kobieta musi być, tym kobieta musi być silniejsza. Okej, kolejna rzecz. To na poziomie atawistycznym, umówmy się, faceci są bardziej atrakcyjni dla kobiety, ale ludzi przychodzi. Witam was, przywitajcie się, kurczę, dawno tyle nie było. Czerwię dlatego, że z innego miejsca nadaję. Mężczyzna jest atrakcyjny dla kobiety, kiedy jest silny, kiedy jest tym zdobywcą, kiedy jest męski. Bo kiedy jest, że tak powiem, takim trokiem od kaleczą, no to słabe, to nie działa. Na poziomie atawistycznym mężczyzna jest atrakcyjny dla kobiety. Po pierwsze, atawistyczny to wiecie, taki podprogowy, trochę zwierzęcy pociąg. Jest wtedy, gdy po pierwsze daje jej poczucie bezpieczeństwa, a po drugie daje dostęp do zasobów. Daje dostęp do zasobów, cokolwiek te zasoby by nie znaczyły. Czasami to są kasa, czasami inne rzeczy. Ale kiedy mężczyzna taki jest, a kiedy może być taki? Kiedy jest atrakcyjny, kiedy ma kontakty, kiedy zarabia, kiedy jest zaradny, kiedy ogarnia rzeczywistość, kiedy da kobiecie tą przestrzeń poczucie bezpieczeństwa finansowego, organizacyjnego i przede wszystkim emocjonalnego. Słabemu facetowi ciężko jest to ogarnąć. Zgadzacie się ze mną? Dajcie znać, jeżeli się z tym zgadzacie. Czyli na poziomie atrakcyjności. Facet jest nieatrakcyjny na poziomie atawistycznym. Kolejna rzecz, łącząca się z tym też, to jest to, że facet słaby skupiony jest często na sobie i nie jest w stanie zaspokoić kobiecych potrzeb. Nie jest w stanie zainteresować się na tyle kobietą, żeby zapewnić jej potrzeby. A czego kobieta potrzebuje? Czego kobieta potrzebuje? Dziewczyny, napiszcie. Kobieta potrzebuje tego, żeby poczuć się najważniejsza, żeby potrzebuje się poczuć kobieca, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, potrzebuje tego, żeby mężczyzna dbał o nią, potrzebuje tego, żeby mężczyzna troszczył się o nią, tak? Jeżeli on jest słaby, to nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb. W łóżku też jest podobno słaby. No jeżeli jest słaby, że tak powiem, emocjonalnie, słaby organizacyjnie i nie jest przedsiębiorczy, no to też w łóżku może być słaby. A łóżko jest też jest ważnym elementem w życiu. Dobrze mówię, dziewczyny? Nie przyznacie się, ale ja w życiu też nie przyznam, że żyłam w kobiecych myślach. Ale tak jest. Dla kobiety łóżko jest też ważne. Okej, zgadzacie się ze mną? Napiszcie, jeżeli się ze mną zgadzacie. Poza tym atrakcyjność, mężczyzna jest atrakcyjny wówczas, kiedy on zdobywa kobietę. Zasada jest taka, to mężczyzna ma zdobywać kobietę. Kobieta ma być, pozwalać sobie albo nie pozwalać sobie na to, żeby mężczyzna ją zdobywał. Papieżowi to papieskie. Jedni zdobywają, a drudzy nie. Kiedy kobieta zaczyna zdobywać mężczyznę, kiedy kobieta zaczyna adorować mężczyznę w taki męski sposób, to facet co robi? Spieprza, ucieka od razu. My nie chcemy być zdobywani, my chcemy być kokietowani, my chcemy być, żeby nam pozwalano zdobywać. My chcemy tego, my chcemy mieć światełko w tunelu, tą moc, wie, o, mamy, jeszcze trochę popracujemy, to ją zdobędziemy. Ale to jest dla nas najważniejsze, więc jeżeli
facet jest zdobywcą, jeżeli jest słaby, to on nie będzie zdobywał tej kobiety. Nie pójdzie do lasu, żeby jelenia złowić, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo. Okej, okay. Czyli znów kolejna rzecz. To, co jeszcze takiego ważnego jest, dziewczyny, i to jest, to ja wiem, że to wywołuje wkurzenie u kobiet, a mianowicie facet, którego wy nazywacie wagonem, taki wagon. Wiesz, on się błąka gdzieś po świecie, nagle powie parę słów, zbieg okoliczności, on się przyczepia do ciebie i potem go ciągniesz, całe życie go ciągniesz, nie jest ci łatwa, ty go ciągniesz, tak? Najpierw organizacyjnie, potem go wspierasz emocjonalnie, potem jeszcze płacisz za niego rachunki, potem milion jeszcze innych rzeczy i masz nadzieję, że może się zmieni, że może coś się zmieni, ale on cię ciągnie. Wiecie, o czym mówię? Wiecie, o czym mówię? Słaby facet będzie takim wagonem. Słaby facet będzie wagonem. Dziewczyny, czy macie koleżankę, znajomą, która przeżyła taką akcję, że miała faceta wagona, że nie dość, że musiała się sobą ogarniać, dziećmi ogarniać, problemami i pracą, to jeszcze facety musiała się ogarnąć. On jest słaby. Dlaczego to kobiety robią? Dlaczego kobiety robią to? I to jest jeden chyba z niewielu błędów, które popełniają kobiety, a mianowicie błąd, który brzmi tak. Ja go zmienię. On w głębi duszy jest dobry. Ja on potrzebuje tylko wsparcia, potrzebuje troszeczkę czasu, żebym, jak się nim zajmę, to będzie już wspaniały, będzie taki kochany. Mimo tego, że zachowuje się jak dupek, zachowuje się jak egoista, mimo tego, że cię ciągnie w dół, mimo tego, że po prostu masz tego wszystkiego dosyć, że nieraz płaczesz przez niego, nieraz musisz go podnosić, a gdzie twoja energia, gdzie twoja moc, gdzie twoje życie? Ile czasu masz zajmować się facetami? Ile czasu masz zajmować się facetami zamiast sobą? Dlatego po rozstaniu kobiety zaczynają odżywać. Dlatego to jakby sobie, że tak powiem, kamienie od nóg odczepiły. To one zaczynają wtedy, wyskakują jak bańka spod tej wody, podskakują w górę, bo nagle wielkie obciążenie, które miały przy nogach, wagon, do którego była przyczepiona, z tą olbrzymią mocą hamował cię, a nagle lecisz w górę. Zasługujesz na to, żeby zająć się sobą, zasługujesz na to, żeby nie ciągać tych wagonów, zasługujesz na to, żeby żyć. On niech się sam ogarnie. On się sam ogarnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy masz tego faceta i zaczynasz się troszczyć i chuchać na niego i o, bułkę przez bibułkę, tak się będziesz nim troszczyła, opiekowała, to on jeszcze bardziej staje się jeszcze większą pierdołą, jeszcze większym wagonem. Tak my działamy. I to nie jest, że robimy na złość, czy na ty jesteś. Jeżeli chcesz ruszyć w stronę tego faceta, żeby on ruszył dupę i zaczął się zajmować sobą i zaczął zajmować się tobą, to nie martw się o niego. Przestań go, wiesz, głaskać, tak? On ma zapierdalać, a ty po prostu masz być królową. Jesteś królową. Bądź królową. Jesteś najważniejsza na świecie. Przestań tego faceta, wiesz, wrzucać w górę. To on ma ciebie ciągnąć w górę. To on. Wiesz dlaczego? Bo to ty jesteś najważniejsza. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ty jesteś kobietą. Dlatego, że w związku trzeba się wspierać, ciągnąć się w górę, a nie ciągnąć w dół. Była taka piosenka, zapomniałem, że tam miłość to nie tam pluszowy miś. Może napiszcie tytuł, jak to znajdziecie. O to w tym wszystkim chodzi. O to. O to, żeby zadbać o siebie, a nie ciągle patrzeć na kogoś. Ile czasu straciłaś, pomyśl sobie, ile czasu straciłaś na to, że nadzieję, że on się zmieni, że będzie inny, że coś się wydarzy w twoim życiu. Ile czasu na to straciłaś? Szkoda czasu. Szkoda. Zadbaj o siebie. Zostaw, kuźwa, wagony. To są słabe osoby. Kiedy będziesz litowała się nad nim, przez twoją empatię, przez twoją wrażliwość, to tylko prowadzi do złego. Facet, żeby się ruszył dupę, potrzebuje symulatora. Zobacz,
Zobacz sytuację. Wie, o, happy set, tak. Kiedy facet się rusza? Zobacz, jesteś facetem w związku, żyje, potem już nie chce, potem bzykacie się, jest super, jest fajnie, rozmawiacie, potem on przestaje różne rzeczy robić, przestanie dbać o ciebie, potem przestaje żarówki wynosić, znaczy zmieniać, ty musisz robić, przestanie cię wspierać, przestanie śmiecie wynosić i wraca do domu, siada przed telewizorem i piwo, kobieto, co jeszcze, wiesz, czego ty chcesz, odwal się, daj mi spokój. A ty jeszcze będę dla niego robiła, bo mam nadzieję, że jak będę dla niego to robiła, to on mi się kiedyś odwdzięczy, bo tak w kobiecym świecie jest, tak? Kiedy kobieta daje, to ta druga jakby odwdzięcza się, a on nic. On bierze ile wlezie, ile wlezie, dawaj, dawaj, dawaj. On myśli sobie, no ja nie wiem, dlaczego ona mi tyle daje. W końcu nic nie robię, ale to pewnie od urodzenia jestem taki zajebisty. Więc on bierze, nie zastanawia się, bierze jak mu dają. Ale u niej pewnie w pewnym momencie coś pęka. Wiecie, o czym mówię? W pewnym momencie to pęka. Co dalej? Co się wtedy dzieje? Ona mówi, wiesz co, ja odchodzę. Ja mam dosyć tego. Ja mam dosyć tego. Ja mam dosyć ciągnięcia wagonu, mam dosyć ogarniania ciebie jako dziecka. Ja mam swoje dzieci i jeszcze ciebie jako dziecko, stary chłop. Ciebie ogarniać na różnych rzeczy. Zrób dupę, stary. Ile ten? I dla niego to jest niespodzianka. Mówiła, co ty wczoraj mnie kochałaś, a dzisiaj już mnie nie kochasz? On nie wie o tym, on nie wie o tym. Dajcie dziewczyny, napiszcie w komentarzu. On nie wie o tym. Wtedy przez ostatni rok dawałaś mu sygnały. Moni, rób coś. Zacznij dbać o mnie. Zacznij okazywać mi miłość. Zacznij, powiedz, że jestem dla ciebie najważniejsza. Zacznij to mnie okazywać. A on mówi, o co ci chodzi? O co ci chodzi? I w tym momencie ona odchodzi. Mówi, ja cię kocham, ale nie jestem w stanie z tobą być. Ja nie jestem w stanie, bo ja się cofam. Ja się nie rozwijam. Ja mam plany, marzenia. Często faceci jeszcze deprecjonują. Co ty będziesz się tym zajmowała? Co ty zajmuj się, będziesz zajmowała biznesem? Nie chodź w to. Zajmij się, gotuj, zajmij się gotowaniem i tam oporządzaniem mnie, praniem, sprzątaniem. Do tego jesteś stworzona. Ona już ma dosyć. W niej pęka. W niej pęka. Co wtedy? Ona odchodzi. I teraz to jest moment, kiedy facet jeszcze parę dni sobie żyje, a potem odzywa się, potem taki facet dzwoni do mnie. Grzegorz, jest problem. Jaki jest problem? Kobieta mnie zostawiła. Mówię, dlaczego? Mówi, no nie wiem dlaczego, bo jestem z urodzenia zajebisty, a ona mnie zostawiła. Nie wiadomo dlaczego. No i wtedy zaczyna się. I wtedy zaczyna się jazda z takim zawodnikiem, pracujemy po to, żeby on zrozumiał, w jakiej sytuacji jest. Co wtedy faceci robią? Wszystko. Ten facet wszystko zrobi, żeby ją odzyskać. Nagle nabiera werwy, nagle nabiera testosteronu, nagle chce mu się żyć, nagle chce ogarniać ciebie, nagle chce, wiesz, dbać o ciebie, nagle kwiatki ci kupuje, nagle mówi, kochanie, ja już wszystko zrozumiałem, wszystko jestem, teraz to już wszystko zrozumiałeś, a ty wiesz o tym, że co to zrozumiałeś, gówno zrozumiałeś, w ciągu 3 dni niczego nie zrozumiałeś, ale wtedy ma ten testosteron. Dlaczego o tym ci mówię? Dlatego, że kiedy pieścisz się nad tym facetem, nad tym słabym facetem, to on się staje bardziej słaby, ale kiedy mówisz, dobra stary, nie pieścimy się, lecimy. Zapierdalasz. Zapierdalasz. Jesteś zajebisty, będę cię wspierała, dasz radę, ale zapieprzasz. Przestań się pieścić. Przestań za tym facetem latać. Pozwól, bo zobacz, to jest taki mechanizm. Im bardziej ty latasz, tym mniej on lata. Jeżeli ty przestaniesz latać, on zacznie latać. Proste. Kiedyś z moją klientką, może jest gdzieś, rozmawialiśmy i mówi, och, ten facet zaczął, wiesz, jakąś chyba laskę sobie, koleżankę znalazł i rozmawia z nią już przez jakiś czas. I ja już nie wiem, ona zaczyna nerwa łapać. Mówi, co mam zrobić? Co mam zrobić? Bo przychodzi, nic nie robi, nie zajmuje się, no, nie chce się bzykać, nie wiem, o co chodzi. Co mam zrobić? Ja mówię, jest jeden sposób, jest genialny sposób. Mówi, zachowuj się tak, jakbyś się zakochała. Zachowuj się tak, jakbyś zakochała się. Czyli tak, ubierz fajną sukienkę, jak gotujesz obiad, załóż szpilki, miniówę, rozumiesz, ma być seksowna, ma być seks bomba, wychodź z koleżankami na spotkania,
Powiedz mu, kochanie, wychodzę dziś na wieczór z koleżankami, nic nie ściemniasz, mówisz tylko prawdę. Pierwszy dzień coś spojrzy, ale drugi dzień, trzeci, zacznie nerw młapać. A kim ty chodzisz? Zacznie być zazdrosny. I testosteron u niego zacznie podnosić się. Kiedy zacznie testosteron buzować, on zaczyna się po męsku zachowywać. On zacznie walczyć. Tak jakbyś go zostawiła. Takie zostawienie na chwilę. To się cuda dzieją, cuda się dzieją. I ta koleżanka do mnie pisze, ta klientka do mnie pisze, mówi, Grzegorz, wow, oczywiście to działa, ta la, 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 działa. I tak się cieszy mi na Messengerze, była wiadomość. A nagle jakieś telefony z różnych numerów do mnie, a jakoś miałem coaching, z różnych numerów, a potem na Messengerze, podoba ci się moja kobieta? Po jednym dniu, czy po dwóch dniach. On nie wiedział, ona nie wiedziała oczywiście, że my pracujemy. Skończyło się tak, że przyjechali razem do nas na spektakle, ale to było cudowne. Jak szybko można było ten testosteron wzbudzić. Więc jeżeli nie chcesz, żeby ten facet twój, którym jesteś już i szkoda go zostawiać, chcesz z niego zainwestować, przestań się pieścić nad tym facetem, to rusz mu dupę, daj mu, strzel mu jakiś poganiacz, zajmij się sobą, a niech on zapieprza za tobą. Jesteś królową, jesteś najważniejsza. Chrzani facetu, zajmij się sobą. Niech on zapieprza za ciebie to sobą. Niech on dba o ciebie. Taka jesteś super. Zgadzacie się ze mną? Dziewczyny, powiedzcie, czy to ma sens, co mówię. Nie wiem, napiszcie. Ma to sens? Okej, okay, co tam jeszcze do... Czyli przestań go zmieniać. Przestań mieć nadzieję, że go zmienisz. Zajmij się sobą. Sama się zmieni. Bądź zadowolona, bądź uśmiechnięta. Wtedy ten facet zacznie się zmieniać. To chyba wszystko. Czyli dlaczego ten facet, faceci słabi nie są atrakcyjni? No bo ty musisz być silna, a kobieta ma być kobietą. To kobieta ma być kobietą. I kiedy mężczyzna... Wiesz, kiedy jest facet najbardziej seksy dla kobiety? Wiesz kiedy? Gruby, chudy, mądry jakiś. To nie ma znaczenia. Znaczy trochę tam ma, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, kiedy facet jest najbardziej atrakcyjny, bo zrobię z tego nowy live, facet jest najbardziej atrakcyjny dla kobiety, kiedy pozwala jej być kobietą, kiedy jej daje przestrzeń do tego, żeby była kobietą, kiedy daje jej tą przestrzeń, kiedy on będzie silny, będzie ogarnięty, będzie miał plan, będzie zdecydowany, kiedy będzie dbał o nią, kiedy daje jej przestrzeń do tego, żeby nie musiała wszystkiego robić. Wiecie, o czym mówię? Martyna, wydaje się takie proste. No tak, proste, ale nie jest łatwe. Okej, okay, przejdźmy komentarze, co takiego. Martynka, oczywiście proste, ale nie łatwe, bo to wymaga... Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby wyjść z tego błędnego koła, że trzeba się... wyjść z tych nawyków, wyjść z tego procesu, dacie to zrobić, może coś wymyślimy. O, tutaj jaki długi komentarz, pięknie. Irenka, super, dziękuję. To, że jestem zajebisty, taki komplement, dziękuję. Ktoś się ze mną zgadza, tak, Ania. Ania Badach, proszę cię, będzie to na żywo. Jestem wielki, nie wiem, czy to, że jestem gruby, czy że wysoki, czy że taki przemądrzały. Święta racja, dziękuję, że się zgadzacie. Pięknie. Przerywa? No tak, to się nagadałem. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że jesteście. Dziękuję, że daliście mi tyle czasu, coraz więcej osób. Wejdźcie na YouTube'a, tam jest więcej filmików o tym, dlaczego faceci zwracają, jak z tymi facetami postępować. I zależy mi na tym, żeby tam trochę być więcej tych subskrybentów, bo jakiś nowy projekt ruszamy. Więc wejdźcie na YouTube'a, tam jest link w opisie, będzie mi bardzo miło. Dziękuję, że jesteście, dziękuję. Dziękuję, że tyle mi dajecie. Dziękuję, że pozwoliłyście mi
spojrzeć troszeczkę na ten świat zupełnie inaczej. Te spotkania inspirują mnie, te spotkania sprawiają, że i te wszystkie komentarze, to po prostu jaram się, że nie wiem, wierzę, że coś robię dobrego. Dziękuję, że jesteś. Jeżeli masz jakiś pomysł, zalajkuj jeszcze, zalajkuj, podziel się, udostępnij może to dla znajomych, tak, bo może się komuś przyda. Dziękuję, że jesteście i po weekendzie będą następne filmiki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Buziaki, jesteście cudowne, wspaniałe, najlepsze na świecie. Boże, ale jestem szczęściarzem. Hej.